Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie dzisiaj na nowej, pięknej drodze, szybkiej drodze i chcielibyśmy nawiązać do, znaczy może nie chcemy nawiązać, chcemy poruszyć temat szybkiej jazdy, tak, i motocykli i miejsca, gdzie ewentualnie można by było te próby dynamiki zrealizować. Miały tu ostatnio w naszym mieście pewne zdarzenia, miejsce niezbyt przyjemne. No i temat jakby według nas, bo zajmujemy się trochę sportem rajdowym, według nas powraca i po prostu zmusza do otworzenia oczu na pewne sprawy i zweryfikowania poglądów czy też zamiarów. Drodzy Państwo, nie można ukryć, że osoby zakupujące sprzęt wyczynowy, mówimy tu w tej chwili o motorach wyścigowe, można powiedzieć, to są motocykle, bo to są 200-konne, 170-konne, one osiągają prędkość 100 km w 2 sekundy z kawałeczkiem drobnym. No i dostęp do tego typu sprzętu jest wolny i dowolny, tak? No i idąc dalej tym trokiem rozumowania, gdzie można by było wypróbować ten sprzęt? No ja nie widzę możliwości wypróbowania tego sprzętu. W Suwałkach. Ale nie widzisz. No w ogóle na drogach publicznych nie ma możliwości. Ale w Suwałkach. W Suwałkach też nie ma takiej możliwości, ale do tego jeszcze wrócimy. Nie ma możliwości. No i teraz tak, co powinniśmy zrobić? Spacyfikować tych młodych ludzi, wszystkich amatorów, nie wiem, dynamicznej jazdy, technicznej jazdy, żywej jazdy, wyścigów? No nie możemy ich spacyfikować, no bo to też są obywatele i miasta naszego Suwał i całej Polski. Masz pomysł na rozwiązanie tego? No jeszcze bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. No nie możemy, tak? Dostęp do tego sprzętu jest ogólny i swobodny. Czyli jak jest dostęp, to trzeba zrobić miejsca, gdzie oni mogliby te maszyny wypróbować. No, bo, no jeszcze nie. Jeszcze. Na tą chwilę, to ja jako mam też już wapniak za przeproszeniem, ale mam motor, no tak, w miarę żywy, mam samochód, mam karting. Słuchajcie drodzy Państwo, oprócz tego, że mogę narazić się na konsekwencje karne w postaci tych wszystkich mandatów, punktów, masz i motocykl. Mam i właściwie to być zgodnym z literą prawa, to nie użyć właściwie tego motocykla ani tego sprzętu. No bo nie można, i ja rozumiem, nie można. Dobra, Robert, nie rozciągajmy. Jaki masz pomysł? No trzeba dać tym ludziom miejsce, w którym będą mogli to swobodnie zrobić. Pod okiem, nie wiem, fachowca i nie wiem, instruktorów i nie tylko, tak? Mamy. No, ja rozumiem, że potrzebna by była im to wolna przestrzeń wyścigowa. Może być to w formie zamkniętego toru, gdzie mogliby się rozpędzić do szybkości, jaką dają, prawda, te motocykle i przeprowadzić na przykład próby zatrzymania, hamowania, bo nieważne jest to, do jakiej prędkości się rozpędzisz, tylko ważne jest to, żebyś zahamował tam, gdzie chcesz. Bezpiecznie oczywiście. Ale ja jeszcze, Mirku, tak? Bym chciał wtrącić jedną rzecz. Bo teraz próbujesz tu przymycić, że to wszystko ma być dla bezpieczeństwa. Tak. No nie tak do końca. Ja byłem młody, ja pamiętam. Młodzi ludzie mają taką tendencję, że chcą rywalizować. No lepiej, jeśli oni będą rywalizować
na terenie toru zamkniętego, gdzie nie można tak za przeproszeniem skręcić karku, no bo wszystkie jest płaskie w trawie i zabezpieczone, i tam lepiej ich wypuścić, do rywalizacji dopuścić, niż oni mieliby przykładowo wpaść w taką drogę, tak? Załóżmy tutaj jeszcze tako, to nie w mieście. Dlaczego mówisz, że to się nie wiąże z bezpieczeństwem? Tak, wiąże się. Jak najbardziej, bo jeśli on będzie miał taką przestrzeń, gdzie będzie mógł sobie tam rozpędzić się ile chce, hamować ile chce, pokonywać zakręty ile chce, to stopniowo, jak to dzień po dniu, miesiąc po miesiącu i tam dojdzie do takiej perfekcji, że opanuje ten motocykl. Bo, słuchaj, taka stara Honda, 600, nie? Stara, klasyczna Honda, 4 cylindry, rozumiesz? Była tam około 100 koni mocy, rozumiesz? Czterosuwowy, czterocylindrowy silnik krótkoskokowy. 12 tysięcy obrotów, prawda? Tak jak powiedziałeś, to stary motocykl. Dziś on ma te 100 koni, waży 200 kilo, siada taki człowiek i teraz weź do go-karta to porównaj. Go-kart ma 4 razy mniej mocy, prawda? Ma 4 koła, siada i na nim jest bezpiecznie. Na dwóch kołach jest mniej. Kto powinien więcej ćwiczyć? No, ten młody człowiek na motocyklu, według mnie. Jak najbardziej. Ćwiczyć, żeby dojść do tej perfekcji, żeby mieć ten, nawet z szybkości około tam, powiedzmy, no nie zawsze dozwolonej w ruchu, móc gwałtownie zahamować i się nie wywrócić. I też to jest całą prawdą na ten temat, ale jest jeszcze ta druga część, która jest zawsze pomijana, właśnie być może przez to, że jakby, nie wiem, realizatorzy nie chcą może drażnić, czy nie wiem, czy wprowadzać jakiegoś takiego... takiego śladu, tak, który pokaże, że nie tylko chodzi o bezpieczeństwo, ale chodzi o upust emocjom. I ja tu bym bardziej na tym się skupił, że każdy z nas był młody i rozumie, co to są emocje, adrenalina. Ci ludzie, jak to się mówi, rozwalali całe imperia, troje, tak? Miały przykłady, inne rzeczy. Każdy Więc ma swoje hobby. Nie możemy im pozakładać tych kurków, kagańców, ich tylko karać i tak krzyczeć na nich, że oni są niepoprawni. Nie ryzykują życiem, zdrowiem innych i nie tylko, też i swoim. No, za przeproszeniem musimy dać im szansę. Dobra, teraz konkludując. Konkludując, Mirko. Konkludując. Uważam, fajne, słowo znalazłem. Uważam, tak. że jeszcze niedawno uważamy, właściwie to cały uważamy, że najbliższy taki przykład, który możemy przywołać, to jest Białystok. I tam jest inicjatywą społeczną, właśnie chyba to nazywało się, jak to się nazywa? Tor Schodzący Białystok się nazywa. Ale inicjatywa była? A to z budżetu obywatelskiego powstało, nie wszyscy o tym wiedzą. Tak. Tam miasto wyłożyło pieniądze na to, bo to i z budżetu obywatelskiego, ale u nas to nie jest możliwe, ponieważ za małe jest miasto, za mały budżet, nie? Bo wstępny, pamiętam, budżet obywatelski, u nich to były takie duże miliony i ten projekt Toru Wschodzącego Białystok to wstępnie było 2,8 miliona chyba, prawie 3 miliony. I to działo się 6 lat temu, nie? Ten tor, można powiedzieć, oddano do użytku. On cieszy się ogromnym powodzeniem, ale można było go sfinansować w ten sposób, bo to jest miasto powyżej 300 tysięcy i ten budżet, podatki i wszystko są o wiele większe. Nasz budżet obywatelski na ten rok 22 chyba nie sięga 3 milionów na wszystkie projekty ewentualnie. Tak, Mirko, ale nie damy rady w ten sposób. Ale odsuwamy się w tej chwili od jakby meritum całej sprawy. Tak. Potrzebny jest to. Potrzebne jest miejsce, gdzie będzie można, jakby się mówi przysłowiowo, spuścić ich ze smyczy tych wszystkich. Czyli przynajmniej żądnych 600-700 adrenaliny. Metrów prostej musi mieć. Tak, 600-700 metrów. Prostej, żeby się rozpędzili i hamowali. I dopiero nawrót. I wtedy dopiero realizować wszystkie formy karania. Bo jeśli tacy młodzi ludzie będą mieli gdzie pojechać, drodzy Państwo, i wyżyć się za przeproszeniem, to wtedy możemy z czystym sumieniem, łapiąc ich w mieście i obdarowując ich mandatem, nie wiem, kilkutysięcznym i punktami Z20 naraz, powiedzieć: słuchaj człowieku, miałeś możliwość, bo taka instytucja istnieje na terenie miasta i okolicy. I tam mogłeś to się wyżyć. Jeśli ty tego nie rozumiesz, to my ci dzisiaj pomożemy to zrozumieć. I to wtedy jest adekwatne do zaistniałej sytuacji. Natomiast my tylko, jako dorośli, robimy nie, nie wolno, nie możesz, kara. I potem jesteśmy jeszcze obrażeni, że oni gdzieś złamali te wszystkie zasady. I ja wcale się nie dziwię, że łamią. I nie namawiam do łamania. Nieprzypadkowo tu stoimy. Nieprzypadkowo stoimy przy tej drodze. Bo Robert tak mówi, ale stanęliśmy, żeby wam pokazać, że tu, no, można się rozpędzić. Czasem się w nocy zdarza, że się ale nie, rozpędzi. Ale nie w żadnym wypadku, że reklamujemy. Nie. Tu przed chwilą rozmawialiśmy z właścicielem jednej z posesji, tak. Który
no, opowiadał, że łamie się te przepisy czasem, tak, nagminnie. Tak, tak. Ale do czego zmierzamy dalej, bo może to wszystko stało się zbyt zawiłe. Chodzi o to, żeby tych wszystkich młodych ludzi zabrać z tych dróg, tak, i przenieść w miejsce do tego przeznaczone. I tutaj jest wielka rola, nie wiem, włodarzy miasta, naszych radnych, tak, i innych organizacji współdziałających, żeby doprowadzić, przynajmniej... Między innymi motocyklowych. Tak, bo doprowadzić. I ten tor, żeby był dla wszystkich i ogólnie dostępny. Czyli dla miłośników czterech kółek, dwóch kółek, trzech kółek, jednego kółka. I jaki jest apel? Apel wspólny nasz powinien być taki. Nasz apel to jest, że zaczynajmy działania na rzecz takiego toru właśnie, jak jest w Białymstoku. Nie opowiadajmy tam bajek, że ten tor, co w Suwałkach gdzieś przy szkole mamy, że on tam by sprostał tym zadaniom, bo to jest te 730 metrów, on się nie nadaje dla szybkich motocykli nawet do jazdy. Próbują tam jeździć samochodami, niedługo będzie następna impreza, ale oni też widzą. To jest taki ciasny, szkoleniowy, gokartowy tor i krótki tylko. Musimy w Suwałkach wybudować następny tor i też nieprzypadkowo stoimy tutaj, bo my tak z Robertem żeśmy rozważali różnie. Był pomysł w swoim czasie, żeby na żwirowni Krzywulka go wybudować. Nawet miasto wydzierżawiło tam dla Wordu już grunt, już tam się przymierzano, ale tak żeśmy przemyśleli, że ta Krzywulka nie będzie realna, bo ci deweloperzy już tak podeszli blisko. Chcemy znaleźć teren, gdzie szybko nie będzie tam obszarów zamieszkanych i chyba w sumie to byłby teren blisko lotniska jeszcze. Miasto ma tam tereny i taki tor realnie mógłby chyba powstać przy lotnisku, to na tej trasie tam dalej. I wtedy, Mirku, jeśli byłoby to ładne, ładna inwestycja. Mógłbym się wtrącić, tylko muszę jedną rzecz sprostować, bo myśmy tego nie wymyślili, nie. Myśmy to podsłuchali, tu wielki ukłon do miasta, bo to padło gdzieś tam nieoficjalnie z ust naszych włodarzy, tak? Oczywiście nieoficjalnie, więc pomysł nie jest nasz, tego miejsca. A tylko... to podsłuchał konkretnie Robert, bo jak ja to się, mój człowiek na emeryturze nie ma kontaktów, ale człowiek, który prowadzi prywatną działalność, zwłaszcza samochodową, nie, to, było, to przyjeżdżają różni klienci. Ale też było to oficjalne spotkanie. Było, Mirku, było, ale też było oficjalne. Dotyczyło czegoś zupełnie innego, ale motoryzacji. Ale był taki temat rzucony. Był, tak, i tutaj ktoś o tym jakby myśli, tylko że z całym szacunkiem dla wszystkich naszych tutaj, naszego szefostwa miasta, to trzeba by było troszeczkę przyspieszyć, tak, no bo to wiele lat już się ciągnie, po prostu, no ale... zróbmy to, bo ja powiem może tak drażniąco powiem. Szefostwo działa na wniosek obywateli. Tak naprawdę pierwszy oficjalny wniosek to jest chyba teraz przez nas złożony, jakby za pośrednictwem telewizji suwalskiej właśnie, gdzie może to wejdzie, bo szefostwo samo siebie nie realizuje niczego, nie musi. Wpływają wnioski i wiem, że szefostwo miasta jest otwarte na ten temat. I tylko przypomnę wam jedno. Wiecie, jak powstał tor Białystok? Tor wschodzący Białystok powstał w sumie, ten projekt napisała jedna kobieta. Tam było parę takich różnych gadać, 7 lat temu czy 8 napisała wniosek, zrobiła akcję propagandową na fejsie, przepchnęli ten wniosek w mieście i tak powstał tor Białystok. Słowo to, notabene drugi przykład jest taki. Jest już drugi tor pod Białymstokiem. To jest klasyczna płyta poślizgowa i ten tor jest własnością szkoły kierowców. Słuchajcie, jedna szkoła wybudowała tor szkoleniowo, prawda, ćwiczebny, samochodowy, z płytą poślizgową. To są już miliony złotych i pod Białymstokiem już jest drugi taki tor, gdzie będzie można odpłatnie, nieodpłatnie pojeździć. I teraz wracam do Suwałk. Taki projekt był i problemem w ogóle w całej Polsce to jest to, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego, państwowe instytucje, właściwie może samorządowe, nie realizują tych programów, dzięki którym powstały. I tutaj jest temat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, które powstały, konkretnie muszę wam powiedzieć, wziąłem sobie tu kartkę, w 97 roku na mocy nowego prawa o ruchu drogowym i w założeniu
to one miały realizować to bezpieczeństwo ruchu drogowego, budować te płyty poślizgowe, budować te tory i tak dalej. Czym zajmują się na dzień dzisiejszy WORD-y? Głównie zajmują się egzaminowaniem i przygotowaniem kierowców. Poszło to w niewłaściwym kierunku. Kiedyś w Suwałkach też było tak, że ten tor przy szkole, który te 730 metrów, też powstał z funduszu egzaminacyjnego. Kiedy Suwałki były województwem, to te egzaminy były, prawda, przymocowane jakby w Urzędzie Wojewódzkim do wydziału tego, prawda, który ruchu drogowego, i oni finansowali takie projekty. Ten tor w Suwałkach został sfinansowany z pieniędzy, prawda, za opłaty egzaminacyjne, z tego procentu, który tam na te cele był przeznaczony. Zresztą Aeroklub też dostał parę złotych w tamtym czasie. Teraz, kiedy nie mamy, kiedy te WORD-y podlegają pod marszałka, czyli pod samorządy, zresztą tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, bo one powinny być przez państwo kontrolowane, przez rząd, to wypaczyło się to wszystko i główna para idzie w kierunku właśnie tych tylko egzaminów, opłat. One działają na zasadzie komercyjnej, można powiedzieć, i wszystko to poszło chyba w niewłaściwym kierunku. Później powstała Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która miała się tym zajmować, ale to też organ, który jakby nie ma tych swoich funduszy i nie działają. I tak, nikt w naszym państwie nie realizuje programu bezpiecznych jazd, torów ogólnodostępne, to wszystko idzie prywatne albo samorządowe. No ale kończąc i nie narzekając, to mówię, to jest apel, potrzeba tu poparcia środowiska. Bez tego nie ruszymy, bo generalnie do tego czasu, przez lata, jak ja widzę, to wszyscy narzekali. Nie ma, ale nie będzie, póki nie będziecie sami jakby naciskać na to, żeby to powstało, póki się sami nie skonsolidujecie, nikt za was tego nie zrobi. Na litość boską, jeżeli chcecie mieć tor z prawdziwego zdarzenia, dojazd szeroki, długi, dojazd motocyklowych, samochodowych, prawda, to trzeba go wybudować od podstaw. Ja wierzę głęboko, że tutaj są takie pieniądze, że można by było to zebrać poza funduszami miejskimi. Są, tylko znaleźć tych ludzi, przekonać tych ludzi, skonsolidować tych ludzi, musi pewna idea. I tą ideę trzeba podjąć. No, Mirku, chyba wyczerpująco przedstawiłeś tę sytuację mieszkańcom, ale ja znowu wrócę, bo nie sztuką jest tylko karać. To nie jest metoda, no nie możemy w młodych ludziach zdławić tej fantazji, tej młodości, tego dążenia do rywalizacji. Ale Robert, ty mówisz? Kto ich każe tam bez przerwy, prawda? No, to jest każdy z nas, czy samochodziarz, czy rowerem, czy motorowerem, czy coś, popełniamy wykroczenie drogowe, podejmujemy świadomie to ryzyko. Przecież jesteśmy ludźmi świadomymi. Jak już nas złapali, musimy być ukarani. Mirku drogi, ale cały mechanizm działa w ten sposób, że przygotowano go w taki sposób, rozdzielając ilości kar. Ja nie zauważyłem, żeby dano możliwość właśnie spełnienia się bez tych kar. Czyli mamy rozbudowany system kar, natomiast nie mamy rozbudowanego systemu, gdzie można zrobić to, nie być ukaranym. I ja nie, broń Boże, nie nakłaniam do łamania, bo to nie wolno prawa, w żadnej postaci, nikomu nie wolno tego robić, no ale dajmy szansę tym ludziom, żeby się zrealizowali. No. Z jednej strony cały koncern, przemysł motoryzacyjny gotowy dostarczać maszyny o wielkiej mocy i nagle starcie z rzeczywistością, nie ma gdzie. No tak, ale mówię, nie wybudujemy tego ani z budżetu obywatelskiego, ani z funduszy miasta, idzie kryzys i tak dalej. Te działania powinny być podjęte przez jakąś taką grupę inicjatywną i to jest taka propozycja, ale żeby ci motocykliści też się wrócili trochę do nas, my do nich, może wystosujmy wspólny apel do władz miasta, żeby zacząć projektować przynajmniej ten teren. Małymi kruczkami. Dokładnie. Jednego roku to, następnego kolejny. Przeznaczyć teren, pokazać, dobra, o w tym miejscu teoretycznie, prawda, może powstać tor wyścigowy z prawdziwego zdarzenia. Bo ja nie mówię taki, wiesz, tor wyścigowy, który będzie miał szerokość 12 metrów, który będzie miał długości 2 km z zakrętami takimi, prawda, nie za ostrymi, nie takimi jak dla gokartów, ale dla motocykli na przykład, żeby się tam swobodnie mógł wyłożyć. I
budujmy to małymi kroczkami, ale jak nie wystartujemy teraz, to nic się nie ruszy. Najważniejszy w tej chwili jest teren. Teren. Jeszcze już nie krzywulka, tylko jeszcze jedna rzecz, o której nie mówimy. I tak zabezpieczyć ten teren ewentualnej takiej inwestycji, żeby tam nie mogło powstać żadne osiedle i potem nie trzeba było tego toru wyprowadzać. No to mówię, ten plan zagospodarowania przestrzennego musi być taki, że tam wyklucza na razie i tak dalej, ale mówię, same położenie lotniska wyklucza już budowę, nie? I dlatego chcemy go przytulić przy lotnisku, no bo lotnisko jest. Przytulić go do lotniska, bo tam budować nie będą. Rozumiesz? I tak myślę, dlatego że te samoloty muszą nisko schodzić i na pewno jest tam sporo wolnego terenu, gdzie moglibyśmy to umieścić bez zagrożenia, no bo taki tor wyścigowy, to on nie ma, nie przewidujemy tutaj, żeby miał aż taką infrastrukturę, która by przeszkadzała tym latającym samolotom. No wszystko jest do rozważenia, nie wiem ile tam miasto posiada jeszcze tych hektarów, ale róbmy pierwszy krok. Róbmy pierwszy krok i ukłon w stosunku naszych radnych, tak? No, tak. Jest wielkie pole do popisu, tak. I zrobienie czegoś, co zostanie na wiele lat, tak? Grupy inicjatywnej takiej. Po prostu, no trzeba jakoś problem ten rozwiązać. Jakiś lobbying zrobić. Nie pacyfikując wszystkich wokoło. Nie, no zupełnie nikogo nie chcemy dopacyfikować. No, chcemy uciec z tematem, mówię, już powiedzmy istniejącym tego toru, który jest w tej chwili, bo wiemy, że no, to przeszkadza i tam mieszkającym i jakiś no po prostu, Mirku, oczekiwania społeczne są rozbieżne, różne. Tak jest. I tutaj jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz. Z całym szacunkiem, nie wszyscy lubią grać w piłkę i obojętnie jak, z całym szacunkiem, nie każdy lubi grać w piłkę. Nie każdy w siatkówkę. Nie każdy chce grać w siatkówkę i żeby nie było. Nie każdy badmintona. Osobiście, prywatnie wspieram jeden z klubów, tak, i nie tylko mentalnie, więc nie mam tu żadnej zadry w stosunku do tych właśnie klubów działających prężnie i z sukcesami wieloletnich, tylko po prostu nie każdy chce grać w piłkę. I to musimy uszanować, że tak jak dużo mówimy o wieloróżnorodności, o różnych formach wieloróżnorodności, nie prześladujmy ludzi, którzy kochają motoryzację i sport. Dajmy im szansę po prostu. Dokładnie. Najważniejsze jest tak, małymi krokami zacząć iść w kierunku przestrzeni, która da szansę młodym ludziom poszaleć trochę na sprzęcie, który posiadają. Nie? Ja widzę na Facebooku, że ludzie budują różne jeżdżące maszynki, czasem śmieję się z nich. Przecież budują go-karty do driftingu, prawda? Na opony zakładają rury plastikowe i z niewielką mocą, prawda, się ślizgają. Jeżdżą szybko, prawda, jakimiś motorowerami, nie? A i motocykle, które kupują już dziś za nieduże pieniądze, mają tyle mocy, że oni muszą sobie gdzieś poćwiczyć. I mówię, apel jest do wszystkich, że no, trzeba startować z tym tematem. I tu pierwszy apel, żeby zwołać do władz miasta, właśnie do radnych może, żeby zwołać tam takie spotkanie. Czy jest taka możliwość, żeby przytulić ten tor przy lotnisku? Robocze spotkanie. No już takie, no i, żeby była ta odpowiedź padła. I jeszcze bardzo ważna rzecz, która tutaj się nasuwa po wielu jakby doświadczeniach może ze względu na okres czasu, w jakim żyjemy, Mirku, że do tego typu inwestycji to trzeba do konsultacji do zespołu włączyć fachowców i nie robić nic, o czym się nie wie. I to jest właściwie ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć na ten temat. Mirku, jeszcze coś? No powiem tylko i apeluję, żeby było więcej działań praktycznych, mniej gadania i żeby te środowiska motorowe nasze tutaj w Suwałkach, tak, lokalne, zwarły się z sobą na wspólnym spotkaniu, wyznaczyły jakieś tam osoby, które stopniowo będą drążyć ten temat. Ja myślę, że możliwe jest w tym roku wyznaczenie terenu pod przyszły tor wyścigowy w Suwałkach. Nie wiem, jaka jest możliwość, Mirko, ale drodzy Państwo, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Następny temat będzie... Planujemy dla Mirka wstawić wyłącznik.